Na dzień dzisiejszy około 50% klientów Polaków korzysta z internetu i to są głównie ludzie młodsi, a ludzie mieszkający w większych miastach, lepiej wykształceni, lepiej zarabiający. Czyli dzisiaj możemy powiedzieć, że internet dociera do klientów z wyższego segmentu. Natomiast to, co się będzie działo w najbliższych latach, nawet miesiącach, to to, że internet staje się usługą powszechną, docierającą do każdego gospodarstwa domowego i do każdego klienta, niezależnie od jego wieku czy zamożności. Też pamiętajmy, że dzisiaj gro osób korzystających z internetu to osoby młode. Natomiast pamiętajmy, że te osoby będą się starzały, to one niedługo będą stanowiły gro klientów korzystających w ogóle z różnego rodzaju usług telekomunikacyjnych. Za kilka lat powinniśmy sobie zadać pytanie, czy w ogóle będziemy mogli mówić o kliencie usługi internet. Czy nie będziemy musieli wtedy mówić o kliencie czy użytkowniku konkretnego kontentu, konkretnej zawartości, którą klient będzie miał dostępną w internecie. Internet będzie tak powszechnie dostępny w każdym gospodarstwie domowym, dla każdego odbiorcy, że to zawartość tego internetu będzie decydowała o tym, kto w danym momencie z jakiego serwisu korzysta. Od strony technicznej wydaje mi się, że nie ma takich pułapów możliwości. Za każdym razem będą wymyślane nowe technologie. Natomiast pytanie jest takie, czego rzeczywiście potrzebują klienci i wydaje mi się, że wraz z rozwojem technologii klient będzie bardziej płacił za potrzeby, które są realizowane, a nie za prędkości, które są czysto teoretyczne.